Remont dachu domu solnego jednego z głównych i najbardziej cennych zabytków lubania stanął niespodziewanie w miejscu. Jedno z stowarzyszeń zajmujących się zabytkami odkryło, że wykonawca po zdjęciu starej dachówki wystawił ją na sprzedaż na jednym z portali aukcyjnych. Według projektu stara dachówka miała być zutylizowana jako odpad budowlany, jednak okazało się, że część 17-wiecznego pokrycia dachowego ma zabytkową unikatową wartość historyczną. Konserwator zmienił swoją pierwotną decyzję. bo pierwotną ta decyzja była taka, że dachówka ta miała być zdjęta i położona nowa. W tej chwili skłania się ku temu, żeby część tej dachówki, która jest na tyle dobra, wyczyścić, odrestaurować i położyć na dachu, a pozostałe elementy wymienić. Otrzymana dotacja na to nie wystarczy, dlatego praca zawieszono. Pierwotnie zatwierdzony projekt zakładał co innego. Naszym celem, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi. Konserwatora zabytków było zabezpieczenie dachu, wykonanie tam tych niezbędnych prac. Uzyskaliśmy to dotację z Ministerstwa Kultury. No w tej chwili decyzją jeszcze nie, nie, nie pisemną, ale zapowiadaną wojewódzkiego konserwatora zabytków prace zostaną wstrzymane. Pozwolenie na wykonanie tego zakresu remontu zostanie cofnięte. Mamy obietnicę. Tegoż wojewódzkiego konserwatora, że poczyni starania, abyśmy pozyskali dodatkowe środki już w nowym budżecie roku 2018 z Ministerstwa Kultury na kontynuację tego zadania. Robiliśmy wszystko zgodnie z procedurami, zgodnie z projektem, i zgodnie ze zgodami konserwatora otrzymanymi wcześniej. Więc mamy nadzieję, że to się uda rozliczyć do końca zgodnie z tym zakresem, który mamy. Prace zostaną wstrzymane, będą kontynuowane w przyszłym roku. Jak mówię, budżetu miasta nie jesteśmy na dodatkowe środki, po prostu ich nie mamy. A chodzi nam o to, żeby Dom Solny no, został na tyle. Modernizowany, na tyle odestaurowany, żeby nie postępowała e, ta degradacja obiektu. Otrzymana dotacja z ministerstwa do wykorzystania w bieżącym roku nie jest zagrożona, bo część prac przy domu solnym objętych dotacją już wykonano. Kierownik delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków poinformował, że decyzja o dalszym postępowaniu w sprawie remontu domu solnego zostanie podjęta w oparciu o wyniki badań zabytkowej dachówki. Istotny jest czas, bo zabytek. Trzeba zabezpieczyć przed zimą? Czy wykonawca zdąży przed śniegiem i mrozami? Myślę, że tak. Myślę, że tak.